Dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego, pani Jolanta Dubińska, jest inicjatorem powstania pamiątkowej tablicy upamiętniającej postać założyciela szkoły. W życiu każdej społeczności są dni powszednie i zdarzenia niezwykłe. Do takich z pewnością możemy zaliczyć srebrny jubileusz drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubinie. Staje się on okazją do trwałego upamiętnienia dyrektora założyciela szkoły świętej pamięci Stanisława Zoczka. Niech pamięć o nim trwa.